Oczywiście, jak zwykle, od matki tu obecnej, która twierdzi, że ojciec dziecko więzi. Młoda kobieta, wykształcona nauczycielka fizyki, a były mąż zarzucił jej, że jest chora z urojenia. A kto ma owe urojenia i dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć i opowiedzieć. Proszę zobaczyć. Pani dziewczynka? Tak, a to nie jest to dziecko, co było. Było wesołe, radosne. Jak tam pojadę, to jest smutna. Ona się boi cokolwiek powiedzieć. Za każdym razem patrzy na ojca, czy może mówić. Jest taka zastraszona, wylękniona. Ksiądz zaświadczył na sprawie o mojej córce na jej niekorzyść. No to się zdarza, bo może prawdę bo mówi. Bo on jest w bliskich stosunkach z siostrą jej byłego męża. I to nawet w bardzo bliskich stosunkach. No tak, ale pani nie może takich rzeczy mówić, bo pani nie wszyscy wie... Wszyscy państwo o tym potwierdzą. Bo jest wicekościelną. To jest kościelna i wicekościelna? Kościelna, bo chciałby zrobić, żeby było dwie, wicekościelna i kościelna, ale ona sama została, bo tą drugą panią starszą trzeba byłoby, bo przeszkadzała. Ale ten ksiądz dał świadectwo, że nauczycielka nie sprzątała, nie gotowała, była apatyczna. Ja gotowałam z tą teściową obiady, teściowa złamała rękę, ja jej pomagałam, a ona te obiady odgrzewała i ten ksiądz przychodził na te obiady między innymi, a teraz mówi tak, że nie gotowałam, nie sprzątałam. Miała urojenia, że pani uprowadziła to dziecko i uciekła pani z dzieckiem do matki, tu do tego domu. Nigdy się w życiu nie leczyła, w żadnym szpitalu nigdy nie była, tylko napisały jej w papierach, że ma urojenie na temat męża, bo jak mówiła o nim prawdę, bo jak urodziła dziecko i zabrał ją do siebie do domu, Mąż, obecnie były już. Były mąż, tak, nie pozwolili dziecka karmić piersią. Teściowa mi powiedziała, żebym zabandażowała piersi, żebym nie karmiła. Tłumaczyła, no najlepiej, żebyś do bory pracować. Dziecko się urodziło, to on nic mojej córce nie dawał. Przez 20 miesięcy ani złotówki do rąk nie dostała od męża. Wszystko my jako rodzice z tamtego domu utrzymywaliśmy cały ten dom. Było dom córki? Tak, dom córki i córkę. Liczyliśmy na sprawiedliwość sądu. I dlatego z jej strony tylko ja byłam jedna zaświadka z tej strony. A z tamtej kto był? A z tamtej strony była jego matka i był ksiądz. Prawda jest taka, że nie powinien ksiądz w ogóle się wtrącać w sprawy męża i żony. Ksiądz jest od tego, z tego co mi wiadomo, żeby rodziny łączyć, tak? a nie dzielić. My jesteśmy akurat z Rady Kościelnej. To wy z Rady Kościelnej słuchacie tego spokojnie? O księdzu? A panie redaktor, a co może Rada zrobić? Co użyć przemocy, wywieźć na taczkach? No to już jest niezgodne z prawem. No jak ksiądz może być niemile widziany, jak jest, ma paść owieczki? No widzi pani, jest dobry pasterz, jest zły pasterz. No. Akurat ten jest zły. No ten akurat jest zły. W szkole skłócony z nauczycielami. Skłócony? Tak, tak. Strażaki są skłócone z księdzem. Matka. No, jest źle już. No. Piszą pisma, żeby go biskup zabrał, a biskup nic z tym nie robi. Bo jeżeli sięgnął po pieniądze organisty, które mu się nigdy nie należały i powiedział, że w tym roku fundusze z opłatków idą na remont plebanii. Nie uzgadniając z radą, tylko samowola. On się ale czuje... to nie jest zabór, tylko przeniesienie chwileczkę. Funduszy. Przeniesienie funduszy, do których które nie należały do niego. Od niepamiętnych lat fundusze organista. Za opłatki brał organista. A co organista ma z Afryką grać, młody chłopak? A gdzie ten, co grał? Gdzie ten organista jest? No niestety nie ma go tutaj. Może nie tak boi się, po prostu jest mu niezręcznie o swoje pieniążki się upomina. Występować. A ładnie grał? Przepięknie. Pięknie. Pisał do naszego szanownego pana wójta. Rodzina, która często gości mnie na obiedzie, udostępnia mi swoje kosze na śmieci. Szkło i plastik czy celafon wkładam do kosza zaprzyjaźnionej rodziny z czasami dyskretnie do kubła na cmentarzu. O czym to świadczy to pismo do wójta?
Po co on o pazerności. Ma dwie twarze. Tą przy mszy i tą poza mszą. Pani podobno brała relanium. To był też zarzut wobec pani, że pani spała, miała urojenia, tak zeznał ksiądz. Relanium to po prostu ta siostra tego męża, po prostu mi grzebała w rzeczach i tam 8 tabletek wzięłam, bo po prostu miałam przejście z teściem bardzo trudne. I jakie? No po prostu mnie chwycił za szyję, mnie dusił. Teraz jak zabrali dziecko siłą, siłą zabierali to dziecko, matkę 11 dni do domu nie wpuścił. Matkę, czyli pani córkę. Tak, moją córkę, pani doktor Sikorską, która pojechała po zabraniu tego dziecka, zobaczyć jakim dziecko to jest w stanie. Było kilku policjantów przed przychodnią, dziecko trzymał ojciec na kolanach, dziecko było zapłakane. Było wystraszone, powtarzało, że chce do mamy, do swojego domu. A mama gdzie że była? Chce. Stała przed drzwiami i dwóch policjantów nie pozwalało wejść mamie do gabinetu. Ja takiej akcji, jak pracuję tu w przychodni, to nie widziałam w życiu, naprawdę. Jak dosłownie jakiegoś mordercę musiała doktor badać. Chwalił się mąż, że 4 byki sprzedał, czyli tak kwotę określił 25 tysięcy, żeby to dziecko odzyskać. Tam wejście do domu jest straszną tragedią, bo oni zaraz klucz zamykają i się siedzi jak w więzieniu, tylko zgrzyty słychać, że ona jak tam pójdzie, to ja się boję, czy ona żywa stamtąd wyjdzie. I mówią tak mieszkańcy, że więzi dziecko w domu. No widzę, że babcia się tu kręci, bo przez szybę widać. Przyjechał ten ojciec. Tak, to jest ojciec, tak. Sąd napisał, że panu przypadło dziecko. Tak. A możemy je zobaczyć, bo matka i babcia chciały je widzieć. Widzicie przecież matka, tak jak sąd uznał. Pan powiedział, myśli, że to sprawiedliwy jest wyrok? To znaczy jak sprawiedliwy? No dlaczego? Pan, czym się... O, jest dziecko, jest no pewnie, obok że mnie, jest. Asia, chodź tutaj no pewnie, że jest. Chodź, Asiuszka. Niesprawiedliwe? Jednak matka to matka. No tak, tylko dlaczego jeszcze nie zrobiła badania psychiatrycznego? A myśli pan, że powinna badanie psychiatryczne... No przecież ma skierowanie od prokuratora. Od prokuratora? Tak. Ma pani skierowanie nie, od... Nie, mam. No jak, no bo przetrzymywała 1,5 roku. I kogo? Jest córkę. I to jest właśnie taka sytuacja codziennie. I policja i w ogóle. Jesteś ty chory psychicznie, człowieku. Powinieneś się leczyć. Jeżeli bo jeszcze ja takiego był... człowieka nie spotkałam, jak żyję po 60 ja lat, chory, żeby nie pozwoliło to matce karmić dziecko. Tak, jesteś psychicznie chory. Relanium. Brała relanium i nawet sam lekarz zabronił. To nie jest wcale szkodliwe. Sama się przyznała. 10 relanium brała. Podczas karmienia. I dlatego nie chciałem, żeby karmiła dziecko. Tobie zależy na dziecku, tobie na... Nie, ja nie będę słuchał tej kobiety, nie. Przepraszam, co pan mówi, bo nie słyszę tego. Co pan mówi? Obie strony, proszę państwa, to zamożne osoby, zarówno tatuś, którego widzieliśmy i który słuchał całego tego opowiadania, które zrobiłam w domu mamusi i matki. Na zlecenie sądu w Kielcach została powołana 3-osobowa komisja i to się odbyło w 2000. Specjaliści to specjaliści, badali psycholog, matkę dziecka. Psychiatra i tam rzeczywiście ustalono u pani, czy pani się to podoba, czy nie podoba, że pani wymaga nadzoru i co najmniej obserwacji i leczenia psychiatrycznego. Nawet. Aż nawet. Nawet. To, co jest nawet. Moim zdaniem... I to jest symptomatyczne. To, co mnie, jak już jestem przy głosie, najbardziej uderzyło w tej całej sprawie, która jest dramatyczna z punktu widzenia dziecka przede tak wszystkim. Jest. Dziecko jest rzekomo więzione. Ojciec, który tak, tego to, słucha co, i którego panie redaktor, byłam... jest opisane dziecko w sądzie. I muszę państwu powiedzieć, że z tej całej waszych rodzin zwariowanych to dziecko jest najbardziej normalne, bo ono ma uczucie, i bo jedzie, idzie do i to... ojca, idzie do matki, wobec nie boi się praktycznie ani ojca, ani matki. Ono jakby jest symbolem uczucia, jakie powinno wiązać i te które rodziny. Wiązało tych ludzi dwoje. Chcę zwrócić uwagę na to, że leczenie psychiatryczne wiąże się w Polsce z pewnym stygmatem. Natomiast bardzo wielu z nas, szczególnie też kobiet w okresie połogu czy po porodzie, ma prawo doświadczać pewnych objawów obniżenia nastroju, a jak wiadomo z kolei z pani relacji, w tym małżeństwie od początku nie działo się dobrze. Rzadko zdarza się sytuacja w Polsce, aby sąd
przyznawał prawo do opieki ojcu, a nie matce. Przypadków. To jest coś, co jest bardzo zastanawiające. Co więcej, ten rozwód zakończył się z pani wyłącznej winy. Rozwód został orzeczony z wyłącznej winy pani nauczycielki. A jeszcze jedno ważny element, dlatego że mąż, jak bo to mąż wystąpił o rozwód, ale mąż nie wystąpił bez orzekania o winie na początku. Czyli elegancko. Nie chciał wyciągać ewentualnych waszych brudów. Czyli zachował się w tym zakresie bardzo po męsku i elegancko. Ale to niestety już pani reakcja, bo pani zażądała jego winy, spowodowała, że on się usztywnił i zażądał winy pani. I sąd, przepraszam, w tym zakresie, niestety dla pani, przyznał mu rację. Mamy pani byłego małżonka na telefonie. Jeszcze dobry wieczór panu. Pan powiedział, że pani była małżonka oczernia waszą rodzinę, oczernia przyjaciół, oczernia księdza zaprzyjaźnionego z panem. Czy tak jest w istocie? Bardzo oczernia. Wręcz już nie dajemy rady. Jest taki stek bzdur na każdym kroku. Córka nie chce w ogóle znać matki. Pan mówi, że dziecko nie chce znać matki. To co, córka idzie do pana i mówi, tato, ja nie chcę znać matki? To nie jest co pan takie ciemnoty wciska? Proszę pana, to stwierdzenie, proszę pana, niestety, wie pan, to stwierdzenie pana w pewnym sensie dyskwalifikuje, proszę pana, niestety. To jest 4,5-letnia dziewczynka, która dla prawidłowego rozwoju potrzebuje więzi, kontaktu i bliskości z mamą. Ustalił sąd kontakt z matką. To są drastycznie małe kontakty. Ale powiem szczerze, że najgorsi ojcowie z wyrokami karnymi nie dostają tak małych kontaktów. No to tylko w niedzielę między godziną. W obecności innych osób, bez żadnej swobody, bez możliwości właśnie zabrania dziecka choćby na kilka godzin. To ale są drastycznie małe kontakty. Rozszerzył sąd teraz 2 tygodnie temu matce kontakty z dzieckiem. Matka stwierdziła, że ona nie będzie jeździć, bo się jej nie opłaci. Czy pani tak powiedziała, że pani się nie opłaci? Do sądu. Ja też patrzę na tą sprawę tak oczami sędziego rodzinnego, którym kiedyś byłem. No, dziecko jest 2 razy krzywdzone, to znaczy najpierw było krzywdzone izolacją od ojca, teraz jest krzywdzone izolacją od matki. I zgadzam się z panią mecenas, że to jest drastyczna redukcja kontaktów z matką. I no, sprawa Szanowni się nadaje Państwo, wręcz na interwencję. Proszę nie przerywać, proszę. Ale chcę powiedzieć coś, co ważne jest dla pani. To jest sprawa dla rzecznika praw dziecka. Powinno być zbadane dziecko, jaki jest jego w tej chwili stan i czy mu nie szkodzi to. To państwo powinni też zrozumieć, pani, że kiedy się idzie do psychiatry, to on bazowo oczywiście szuka tak zwanej choroby psychicznej, ale jest coś lżejszego, co moim zdaniem tak trochę tu widać. Tak. To się nazywa patologia charakteru. Patologie charakteru to są takie rzeczy jak na przykład nadmierna podejrzliwość, zaborczość i wykluczanie w miłości, obwinianie wszystkich innych. Ja mam rację. I tak, i jeszcze jest właśnie, to się nazywa, panie profesorze, sztywność poznawcza. Znaczy, że i takie były zarzucane tak, rzeczy. I mam takie wrażenie, że i tu pani musi naprawdę usiąść sama i się zastanowić. Jeżeli ma się cokolwiek zmienić w tej rzeczywistości, która jest dla mnie niedobra, to ja muszę się zmienić. Jeszcze jest jeden ważny moment, dlatego że wszyscy tutaj twierdzą, że absolutnie decydujące były zeznania księdza. Nie tylko na zeznaniach księdza się oparł sąd, ale również na zeznaniach 2 asystentów sądowych. I o tym trzeba pamiętać. A im już raczej braku bezstronności czy zaangażowania po jednej czy po drugiej stronie zarzucić się nie da. Księdza dobrodzieja oczywiście zapraszaliśmy, ale nie chciał komentować całej sprawy. Dostaliśmy odpowiedź od diecezji sandomierskiej. Diecezis sandomiriensis. Bardzo to jest piękne. Nigdy ze strony rady parafialnej nie było żadnych zgłoszeń negatywnych. Pani Małgorzata tu obecna usiłowała za to wymusić sprostowanie i zmianę zeznań księdza na temat waszego pożycia. Ale co więcej, że wygrał tam wybory miejscowe kandydat PiS-u, a nie PSL-u, jaki był to. I że ta cała rzecz, ten konflikt osobisty między państwem ma niestety, jak wiele konfliktów w Polsce, podłoże polityczne. Ksiądz kanclerz dr Roman Janiec. Rozmawiałam z mieszkańcami, bardzo pragną zmiany tego księdza. Na poranną mszę przychodzi 3 osoby w niedzielę. Powiem ograniczone zaufanie do pani po tym, co pani napisała w tych pismach. Do biskupa. Ponieważ pani, będąc niezadowolona ze swojego wyroku, oskarżyła wszystkich po kolei. Proszę pani, ksiądz
jeżeli został wezwany na świadka, miał obowiązek być powiedzieć na sprawie. Prawdy. Ja chyba, bywałem na takich rozprawach, gdzie moi pracownicy mieli sprawy właśnie tego typu. Musiałem być, stanąć i w sądzie powiedzieć po prostu prawdę. Więc ksiądz powinien iść. Chociaż ja chętnie bym nie chodził na takie sprawy. Absolutnie. I myślę, że ksiądz też pewno by chętnie nie chodził. Ja mam nadzieję, że na skrzydłach tego programu, który, co wiem, dociera do ludzi, bo mogą jeszcze powtórkę zobaczyć tego programu. Może te mądre rzeczy, które naprawdę tutaj państwo słuchają, proszę to przemyśleć. Jesteśmy do dyspozycji dalej, ponieważ to dziecko jest tam. Ja bym chciała pomóc uzyskać jak najbardziej i staram się cały czas, żeby... A przyjedzie pani z mężem były? Ja bym przyjechała, żeby rozwiązać ten problem, żeby to dziecko... Miało oboje... Bez mamusi. Tak, ja bez mamusi. Nie widzę żadnych problemów. Dobrze, to ja mam nadzieję, że wzruszyliśmy także serce.